W Grodowcu po raz drugi odbyły się dożynki powiatu polkowickiego. To przepiękne wzgórze ze świątynią pod wezwaniem Matki Boskiej Jutrzenki Nadziei było miejscem, gdzie mieszkańcy powiatu polkowickiego dziękowali Bogu i rolnikom za trud. Można powiedzieć, że jesteśmy świadkami rodzącej się tradycji. Udaje nam się chyba połączyć dwie bardzo istotne i ważne rzeczy w tym dniu, a więc ceremonię kościelną i całą mszę, którą dziękowaliśmy za plony, dziękowaliśmy rolnikom, z tym, co już w tej chwili nam towarzyszy, a więc obtańczeniem wszystkich wieńcy, prezentacją tych wieńcy, wyborem najpiękniejszej korony. I wydaje mi się, że właśnie to tu, w Grodowcu, jest chyba najlepsze miejsce w powiecie na tego typu uroczystości. Wszak to po pierwsze nasza wizytówka, po drugie jesteśmy tu zawsze u siebie i po trzecie Matka Grodowiecka jest w końcu w naszym również herbie i jest to patronka całego powiatu polkowickiego. Ja bardzo się cieszę, że właśnie w tym miejscu i właśnie z tego wzgórza możemy dziękować naszym rolnikom, ale i nie tylko im, bo przecież sadownikom, tym, którzy mają ogrody działkowe, działkowcom i naszym wspaniałym pszczelarzom, którzy tworzą nie tylko doskonały miód, ale jeszcze małe co nieco, które później spożywamy tak ochoczo. Dożynki powiatowe, jak każe tradycja, rozpoczęły się uroczystą mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza biskupa Stefana Regmunta. Wprowadzono wieńce dożynkowe do świątyni i delegacje gmin z darami. Oprawę muzyczną mszy zapewnił chór Cantabile i Orkiestra Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice. Porządek mszy świętej uzupełniły elementy związane z dożynkami. Na ręce księdza biskupa w procesji delegacje gmin złożyły symboliczne dla każdej z gmin dary. Chocianów jagody w różnej postaci i wrzos, Gaworzyce kwiaty, Grębocice kosz warzyw i owoców, Polkowice chleb i sól, Przemków świece z wosku pszczelego i miód, Radwanice wino i winogrona. Władze powiatu w darze przekazały mapę powiatu polkowickiego stworzoną z tegorocznych zbóż. Obrzędy dożynkowe rozpoczęły się od zejścia korowodem gości i delegacji dożynkowych z wieńcami na czele z orkiestrą górniczą. Odśpiewanie roty rozpoczęło ceremonię dożynkową. Starostami tegorocznych dożynek byli Teresa Kogiel i Jerzy Cirka z gminy Radwanice. Rolnictwo w rodzinie od pokoleń? Tak, od pokoleń. Mój dziadek był rolnikiem, mój tata pracował zawodowo, ale również uprawiał ziemię, miał różne zwierzęta, no i ja, żeby było, tradycja w rodzinie, również posiadam zwierzęta. Mhm. Proszę powiedzieć, jaki to był rok? Tradycyjne pytanie dożynkowe. No tak, tak. No, pełen niespodzianek jak każdy zresztą. Pogoda kapryśną jest. Najważniejsze, że udało się w większości skosić te zboża, bo to między deszczami również trzeba było. No, dzisiaj pogoda też jest taka pełna niespodzianek. Nie wiemy, czy zacznie padać, czy nie będzie. Proszę powiedzieć, to w takim razie czego życzyć rolnikom na ten następny rok? Czego życzyć? Życzyć chyba dużo zdrowia, wytrwałości i zadowolenia z tego, co robią, i żeby zawsze, zawsze szczęśliwi byli ze swojej pracy i pogoda, żeby dopisała i... Udanych zbiorów, no z tą pogodą przede wszystkim i... Szczęścia.
Najważniejszym elementem obrzędu dożynkowego jest przekazanie chleba pieczonego z mąki z tegorocznych plonów. Chleb staroście powiatu polkowickiego przekazali starostowie dożynek. Jesteśmy świadkami złożenia najpiękniejszego daru, jakim jest bochen chleba. Patrząc na ten chleb, mamy nadzieję, że nigdy go nam nie zabraknie. Przynosimy chleb pieczony z mąki tegorocznego ziarna. Krajcie go i dzielcie gospodarzu. Nie dużo, nie mało, tak żeby dla wszystkich stało. Dziękuję za ten przepiękny bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbóż i przyrzekam, że będę go dzielił godnie i sprawiedliwie, tak, aby go nikomu nie zabrakło. Starosta i wójtowie gmin dzielili chleb i rozdawali wszystkim obecnym jako symbol powodzenia i dostatku na następny rok. Dożynki to wielowiekowy obyczaj kończący zbiór zbóż. Przez wieki zmieniło się w rolnictwie wiele. Techniki uprawy roli, sposoby zbierania zboża. Pojawiły się maszyny i urządzenia, ale to co najważniejsze, ciężka praca i miłość do ziemi nie zmieniła się, bo bez niej nie byłoby efektów. Ze słowami podziękowania za tę ciężką pracę do rolników zwracali się obecni na uroczystości goście. W imieniu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości głos zabrała senator Dorota Czudowska. W imieniu władz województwa dolnośląskiego Tadeusz Samborski. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele duchowieństwa z księdzem biskupem Stefanem Regmuntem, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu polkowickiego. Wrażenia jak najlepsze, chociaż czy w powiecie głogowskim, czy w powiecie polkowickim można odnieść, czy zauważyć, że rolników nie ma już tyle co kiedyś, bo tych ilość osób pracujących na roli na gospodarstwach wiejskich spada, to ta tradycja dożynek cały czas jest silna wśród mieszkańców. Z wielkim uznaniem przyglądam się i tym wieńcom, które są przez poszczególne gminy zrobione, ale też słucham ich ośpiewywania, bo bardzo często właśnie dla tych, którzy rządzą, czy to jest wójt, burmistrz, prezydent, czy parlamentarzysta, jest to o tyle ciekawy element, że wtedy może usłyszeć coś o sobie albo dobrego, albo coś, co sugeruje pewne zmiany, czy coś, co trzeba byłoby zmienić. Tutaj myślę, że wszystko jest na najwyższym poziomie. Bardzo mi się podoba, bo podniosła część ta religijno-kościelna, jak też i tutaj się u was czuje ten duch rywalizacji, nie wszędzie to jest, tutaj jest ten duch rywalizacji, są to ambitne gminy, które ze sobą tutaj rywalizują, pokazują to, co mają najpiękniejsze. Poza tym bogata oprawa jest to, że i orkiestra dęta była, że są zespoły folklorystyczne i to, że nawet żeście zaprosili, że nawet zaprosili górali z Beskidu, no to to dowodzi, że jest to duże wydarzenie i gospodarze przywiązują do tego wagę. Nas gości taka uroczystość bardzo satysfakcjonuje. To jakoś tak przekonuje, że warto dojeżdżać nawet ze stolicy województwa na, nazwijmy to, na geograficzne obrzeża, bo merytorycznie i artystycznie to może być centrum. Nieodłącznym elementem obchodów dożynkowych jest prezentacja wieńców dożynkowych i ich obśpiewanie. Piosenki najczęściej na melodię ludową, czasem są żartobliwe, czasem poruszają ważne tematy i są odbiciem nastrojów. Kolejność prezentowanych wieńców była wynikiem losowania. Jako pierwsze prezentowały się Grębocice. Gaworzyce w tym roku zrezygnowały z nuty ludowej. Panie stroje miały stylizowane na ludowe, a to widowni się spodobało. Zespół stanowiły mieszkanki Kłobuczyna. Miło jest nam powitać was i razem tu spędzić ten czas. My Kłobuczynianki ze wsi Kasztanowej wśród nim powiatu stajemy. I Gaworzyce z wójtem Szwabrzykiem wam wszystkim tu przedstawiamy. Gminę Polkowice reprezentowały Podolanki, a ich tekst, mimo że dowcipny, nawiązywał do sytuacji, w której rolników ubywa, pola leżą odłogiem, a Polacy zarabiają za granicą. Ale żyć się mnie da.
trakcie dożynek trwało głosowanie wśród widowni na najpiękniejszy wieniec. Spośród osób biorących udział w głosowaniu starosta i senator Czudowska wylosowali szczęśliwców, dla których starosta ufundował nagrody. Konkurs na najpiękniejszy wieniec wybierany przez mieszkańców powiatu trwa do 25 września. Głosować można poprzez stronę internetową powiatu polkowickiego, na fanpage'u powiatu na Facebooku lub osobiście w siedzibie starostwa. Atrakcją tegorocznych dożynek był występ zespołu Zbyrcok, który przyjechał do Grodowca z Beskidu Wyspowego. Już stawiący moje nóżki nie pójdą, a te odrzekać nie będą. Już stawiący moje nóżki nie pójdą. Mieszkańcy mogą głosować do 25 września, a w czasie dożynek obradowało także jury konkursowe, które uznało, że w tym roku najpiękniejszy jest wieniec przygotowany w Gaworzycach. Część obrzędowa dożynek zakończyła się. Nie zakończyły się dożynki. Na wzgórzu za świątynią swoje stoiska wystawiły gminy. Było to miejsce spotkania mieszkańców powiatu. Można tam było podziwiać wytwory rękodzielnicze, ale także pyszności przygotowane przez gospodynie z terenu powiatu.